W tym wideo przyjrzymy się recenzji książki pierwszej części cyklu Inteligentny Inwestor, której autorem jest Trader21. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, co zawiera pierwszy tom książki, do kogo jest ona kierowana i czy warto kupić cały cykl Inteligentny Inwestor, musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Inteligentny Inwestor jest cyklem czterech książek napisanych przez Tradera21, który jest wieloletnim inwestorem, jak również przedsiębiorcą prowadzącym firmy w kilku krajach na całym świecie. Oprócz tego Trader prowadzi swój blog Independent Trader, w którym dzieli się zarówno swoją wiedzą, jak również prognozami dla danych rynków zupełnie za darmo. Oczywiście oprócz tego udziela on setek wywiadów, jak również gości na wielu kanałach na YouTubie, takich jak Veto czy Nam Zależy. Po latach prowadzenia swojej działalności postanowił on napisać książkę o inwestowaniu, dzięki której każdy z nas będzie mógł zacząć swoją przygodę na rynkach finansowych. Projekt, który z początku miał zająć kilka miesięcy, przerodził się z jednej książki w cztery tomy wiedzy obejmującej wszystkie aktywa dostępne na rynku, zaczynając od akcji czy obligacji poprzez waluty, kończąc na nieruchomościach czy też metalach szlachetnych. Dziś chciałbym przyglądnąć się pierwszej części cyklu Inteligentny Inwestor, która dotyka czterech aspektów rynku: akcji, obligacji, systemu monetarnego i walut. I tutaj na początek mała niespodzianka. Co ciekawe, już na samym wstępie Trader ostrzega, że celem tej publikacji nie jest nauczenie nas, jak wypracować ponadprzeciętne zyski, ale jest nim pokazanie, jak zainwestować nasze aktywa, aby przynosiły one 10% rok do roku. Pewnie w tym miejscu możecie sobie pomyśleć, że 10%? Co to w ogóle jest za zysk? Ja chcę zarabiać co najmniej 50%. W tym miejscu nadmienię Wam tylko, że Warren Buffett, legendarny inwestor wszechczasów, zarabia 12% rocznie na swoich inwestycjach. Czy więc już zaczynacie rozumieć przesłanie? Myślę, że na pewno tak. W książce Trader chce nas nauczyć tego, w jaki sposób inwestować nie w modne aktywa, które aktualnie rosną i są relatywnie drogie. Skupia się on natomiast na poszerzeniu wiedzy czytelnika i uświadomieniu mu, jak funkcjonują cykle gospodarcze i w którym kierunku migruje kapitał. Wiedząc to, obserwujemy zachowania rynku i z wyprzedzeniem możemy podejmować kroki, które zabezpieczają nasze inwestycje, lokując je w aktywa, które w następnych latach mają naprawdę sporą szansę na wzrost i tym samym zarobek. Taktyka Tradera 21 jest więc działaniem długoterminowym, przewidzianym raczej na lata. W związku z tym muszę zawieść wszystkich tych, którzy liczyli na to, że Trader pokaże Wam skuteczne techniki handlowania z dnia na dzień i spekulacji na danych aktywach. Przejdźmy jednak do samej treści książki. Pierwszy tom serii zaczyna się od rynku akcji, w którym to Trader 21 tłumaczy poszczególne aspekty tego aktywa. W związku z tym poznajemy, czym jest akcja, jak wyglądają cykle gospodarcze, czy też stopy procentowe. Oprócz tego dowiadujemy się, jak możemy ocenić, czy dana akcja jest tania, czy też droga, poprzez zaznajomienie się z określonymi wskaźnikami, takimi jak choćby cena do zysku. Trader tłumaczy nam wszystko bardzo dokładnie, posiłkując się przykładami, tak aby każdy mógł zrozumieć kolokwialnie, o co biega. Niemniej jednak, jeżeli nie mieliście nigdy styczności z inwestycjami i nie znacie terminów inflacji, dywidendy czy na przykład ETF-u, możecie czuć się momentami zagubieni, ale są to tylko momenty. Wszyscy ci, którzy chociażby liznęli temat inwestowania, nie będą mieć najmniejszych problemów ze zrozumieniem tego, o czym pisze Trader. Co nie oznacza jednak, że książkę możecie czytać bez odpowiedniego skupienia, czy też po kilku browarkach. Uwierzcie mi na słowo, nie warto tego robić, ponieważ będziecie musieli przerobić cały materiał raz jeszcze. Oczywiście nie, żebym próbował czytać Inteligentnego Inwestora po kilku głębszych. No, tak czy inaczej. Rynek akcji jest bardzo dobrze opisany i pokazuje doskonale, na co należy zwrócić uwagę, kupując dane akcje i czego się wystrzegać. W podobnym tonie napisany jest rozdział o obligacjach, w którym Trader odsłania wszelkie mankamenty tego instrumentu zarabiania, pokazując, jak naprawdę wygląda ten rynek i do jakich wypaczeń dopuszczają się poszczególne banki centralne po to, aby tylko i wyłącznie ratować własną skórę i utrzymać władzę wraz ze swoimi wpływami. Ten rozdział otwiera oczy na wiele spraw, o których zwykły śmiertelnik nie ma pojęcia. Po przeczytaniu tego rozdziału będziecie wiedzieć, jak uniknąć utopienia swojego kapitału w ponoć najbezpieczniejszych aktywach, jakimi są obligacje. Dowiecie się również, kiedy warto inwestować w dług rządowy i korporacyjny i jak wygląda polski rynek długu i jaka jest obecna sytuacja obligacji. Wszystko wytłumaczone w sposób prosty i zrozumiały dla każdego otwartego umysłu.
Ostatnim, trzecim rozdziałem w tej części inteligentnego inwestora jest system monetarny i waluty. Wartość waluty jest niesamowicie ważna zarówno dla akcji, jak i obligacji. Co z tego, że zarobimy na obligacjach 20%, skoro inflacja będzie wyższa i realnie pochłonie cały nasz zysk? W tym rozdziale Trader 21 zaczyna od historii systemów walutowych, przechodząc przez poszczególne etapy historii i je opisując. Tłumaczy również bardzo ciekawą kwestię, czemu dodruk nie prowadzi do hiperinflacji. Następnie porównuje deflację i inflację, tłumacząc, dlaczego tak bardzo rządzącym zależy na tej drugiej. Kolejną szalenie ciekawą kwestią jest opis, w jaki sposób przeprowadza się ataki walutowe i w jaki sposób możemy na nich zarobić. Obala również prawdziwość wskaźnika PKB i tłumaczy, czym jest Modern Monetary Theory. Ponadto porusza takie tematy jak pytanie, czy Polska powinna wejść do strefy euro. Na sam koniec tego rozdziału dochodzimy oczywiście do mięska i trader zaczyna opisywać rodzaje walut, dzieląc je według ilości i procentu rozliczeń. Analizuje również najważniejsze z walut i pokazuje, jak możemy w nie inwestować. Jak widzicie, w samej tylko pierwszej części książki dotykamy niesamowicie ciekawych tematów, a ilość wiedzy, jaką dzieli się z nami autor, przyprawia niekiedy o zawrót głowy. A to dopiero pierwszy tom. Swoją drogą powiem Wam szczerze, że z niecierpliwością czekałem na rozpoczęcie sprzedaży inteligentnego inwestora. Bardzo szanuję Tradera 21 za to, co robi i jak wielką wartość daje wszystkim tym, którzy interesują się szeroko pojętymi inwestycjami. Od wielu lat czytam jego newsletter i śledzę jego fascynującą postać. W związku z tym oczekiwania w stosunku do inteligentnego inwestora były w moim przypadku dość wygórowane. Po pierwsze, znałem tradera i wiedziałem, że jak się za coś zabiera, to nie będzie to bubel. Po drugie, wiedziałem, że posiada on ponad 15-letnie doświadczenie na rynkach i kolokwialnie rzecz ujmując, z niejednego pieca chleb jadł. Kiedy więc otrzymałem wiadomość o tym, że sprzedaż książek rusza, wiedziałem, że będę w grupie pierwszych osób, które je kupią. Wszedłem więc na stronę zakupową i tutaj czekała na mnie pierwsza niespodzianka. Ile może kosztować wiedza przekazana przez Tradera 21? W przedsprzedaży pakiet inteligentny inwestor kosztował 299 zł plus koszt przesyłki. Taż to rozbój w biały dzień! Tyle pieniędzy? Za 4 książki? Jak można być takim zdziercą? Po moim trupie będę czekał na zhakowanego e-booka w sieci. Tak pewnie pomyśli część z Was, kiedy zobaczy cenę, zwłaszcza że przedsprzedaż się zakończyła i pakiet inteligentny inwestor kosztuje teraz 349 zł. Z drugiej jednak strony, zastanówcie się nad kilkoma aspektami zakupu tego pakietu. Czy wydanie 350 zł na wiedzę człowieka, który chce podzielić się całą swoją wiedzą na temat inwestowania, to dużo? Czy nabyte umiejętności nie zaprocentują w przyszłości zyskami z inwestycji rzędu setek tudzież tysięcy złotych? Wreszcie, czy my sami nie wydajemy często znacznie więcej pieniędzy na bzdurne rzeczy, na przykład wymianę smartfona za kilka tysięcy złotych na nowy, ponieważ ten stary ma gorszy aparat i mniej pamięci? No właśnie. Dla jasności, nie otrzymuję od Tradera 21 żadnych benefitów z recenzji książki i jej polecenia. Ale mogę powiedzieć Wam jedno, książka jest warta swojej ceny. Ba, powiedziałbym więcej, cena jest śmiesznie niska do wiedzy, jaką przekazuje. Ile razy widziałem kursy czy płatne seminaria za kilka tysięcy złotych, które dawały ułamek wiedzy, jaką daje inteligentny inwestor. Dlatego, chociaż przeczytałem dopiero pierwszy tom, mogę już za tą pierwszą część polecić ją Wam z całego serca. Co prawda, na chwilę obecną pierwsze 5000 sztuk zostało już wykupionych i będziecie musieli poczekać na kolejny dodruk, ale już teraz warto kupić ten pakiet i to nawet w przypadku, kiedy nie macie środków na inwestycje. Wiedza, jaką zdobędziecie, otworzy Wam oczy na wiele aspektów życia i pozwoli Wam świadomie podejmować decyzje dotyczące Waszych finansów, takie jak choćby wzięcie kredytu hipotecznego czy lokowanie środków na lokatach. Posiadając wiedzę na przykład na temat realnej inflacji, której Trader 21 poświęcił sporo uwagi w pierwszym tomie inteligentnego inwestora, będziecie świadomi jej zagrożeń i zdacie sobie sprawę z jej destruktywnego działania. Co przełoży się na to, że tam, gdzie inni będą dostrzegać pewny zysk, Wy zobaczycie realną stratę. W związku z tym serdecznie polecam Wam ten pakiet książek. Więcej informacji o całym cyklu Inteligentny Inwestor znajdziecie na stronie inteligentnyinwestor.pl, jak również w kolejnych cyklach wideo, w których będę recenzował dla Was kolejne tomy najnowszej książki Tradera 21. W związku z tym, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał Sprytny Pieniądz. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.